Cześć, cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fallouta 3. Jak zapowiadałem już poprzednio, będzie to odcinek dodatkowy, znaczy z misji pobocznych. Skupimy się tu na misji związanej z Oasis. Natomiast jeszcze nie jest to dodatek, ale już zakończyliśmy fabułę w poprzednim odcinku. Tak, będzie ten jeden taki odcinek jeszcze buforowy. Natomiast co ja chciałem, zaczynam w tym miejscu, ponieważ przeszedłem do Underworld, żeby sobie wymienić ten złom, bo dźwigam 30 złomów ze sobą. Mogę sobie to, wiecie, zmienić. Czekajcie, bo mi idzie, kurde, radio, bo sobie włączyłem oczywiście, chciałem muzyczki posłuchać. Ja tutaj zazwyczaj, znaczy ja przez całą grę miałem wyłączone to radio z tego względu, że po prostu za tą muzykę, która tutaj jest, polecą mi za chwilę, kurde, bany na filmy na tym, na YouTubie, więc dlatego tego nie używam. No właśnie, i pamiętacie, że jak tu byłem i mówiłem, że kurde, tutaj przecież był tu jakiś gość, który coś sprzedawał. No teraz właśnie jest, po tym jak wykonałem już fabułę, czyli oczyściłem wodę i woda jest zdatna do picia wszędzie, to znalazł się taki dupek tutaj, który, wiecie, ludziom po prostu, no tutaj w gulom akurat, no bo to Underworld, próbuje im wcisnąć czystą wodę, którą ja zapewniłem całym, kurwa, całemu Capital Wasteland, próbuje wcisnąć, wiecie, za pieniądze ludziom, tak? I tutaj można, i w ogóle tutaj związany z nim jest jakiś tam quest chyba krótki, ale tak wam go po prostu pokazuję, żeby nie było, że wiecie, że ja coś mylę i tak dalej. Także faktycznie jest taki quest i jest ten koleś, tak? No, ale ogólnie to już przeniesiemy się tam później, jak już tam będę bliżej Oasis, a na razie po prostu wróciłem się, żeby troszeczkę, wiecie, odciążyć się. No, także widzimy się później gdzie indziej. Okej, myślę, że jesteśmy już na tyle blisko, zaraz sobie zobaczymy. O, mniej więcej zaznaczyłem, gdzie jest to Oasis, właściwie jestem już tutaj praktycznie. No i tu się coś dzieje, ktoś tu jest, coś tam szczylo. Oh shit, jebańce, dobra, słuchajcie. W takim razie zastosujemy starą dobrą metodę wyrzutni rakiet. Skoro już tak do mnie, kurczę, normalnie tu ładują, to nie ma sprawy. O, już siednie trafiłem oczywiście. Jesus, a już tu napierdalają. Dobra, ktoś tam oberwało. W ogóle kto to jest? O, ludzie z enklawy, no to ciekawe. Dobra, umarli. Jeszcze ten jeden. A, to jeden koleś dopiero umarł i już tyle ten. I już tyle expa, 61 za niego dostałem, nieźle. Natomiast jest słabo, jeżeli chodzi o moje życie. Dobra, no tutaj nie mam nic uszkodzonego za specjalnie. Dobra, aid. Co my teraz mamy ciekawego? Do uzdrowienia się to mamy. Mamy jakąś brudną wodę. Jakieś mięso psie. Trudno, zjedzmy. Jaogłaj, steampack. Dwa steampaki. O, jakąś na przykład oczyszczoną wodę jeszcze sobie wypijemy, powinno być ok. Widzę, że pocisk za pocisk, co? Nie jestem w stanie nawet się dobrze przyjrzeć, bo... Dobra, umarł. Jeszcze ten kolej z tym cholernym podpalaczem. Nie jest to zwykły flamer. Hellfire się nazywa, niezły. Troszkę wyżej muszę wycelować. Dobra, nie żyje. Chyba możemy tam zejść. I tu jest most, no to wydaje się, że tutaj jest to Oasis całe tam u góry. No ale zejdziemy już na dół. Skoro tak. O kurde, helikopter przyleciał. Czy ten Vertical Bird. Jesus, nieźle. Heavy Incinerator, tak się to nazywa. Hellfire Armor w ogóle ma gość, nieźle. Wygląda na chyba lepsze od mojego, ale nie, szczerze mówiąc, to mi się nie podoba. Nie mam, kurde, miejsca na dźwiganie tego. To sobie weźmiemy. Jezu, naprawdę tego scrap metalu miałem od cholery, 30 scrap metalu. Ciul. iBot do mnie strzela, to jest dziwne dopiero. iBoty w ogóle w tej części są niegroźne, w ogóle do nas nie strzelają. To naprawdę jest dziwne.
Dobra, to sobie zobaczymy, jak to działa. Bo to zamiast lać takim po prostu cięgiem tego paliwa, to wystrzeliwuje tego typu właśnie pociski. Okej, widzę, że mamy plazma, main shotgun shell, to niespecjalnie amunicja do tego, co bym chciał. Tu jest apteczka, ta apteczka się przyda. W ogóle, gdzie jest ten koleś, którego zabiłem na początku? Nie wiem. Zniknął do tego stopnia, że go nie ma w ogóle. Znaczy, zniknął do tego stopnia, że go nie ma. No kurwa, tak jakby to samo przez się nie było zrozumiałe. Tak go ścisnąłem, że po prostu zniknął. No, chyba tutaj wyjdziemy po prostu. No i za chwilę powinniśmy być... Oj, coś mi mówi, że to będzie przez ten most. Albo właściwie możemy olać most i pójść tędy. No, nie mam zaznaczonego tego, tak? I to jest ten problem. Jest oczywiście perk, który nam odkrywa, słuchajcie, te, odkrywa nam wszystkie lokacje, tak samo jak w New Vegasie, tak samo tutaj, ale nie mam tego perka w tym momencie, nie mam levelu na to, tam nic nie widzę w tamtą stronę, tutaj widzę, że jest lokacja, więc myślę, że to tutaj jest Oasis, tak jak mówię, nigdy tu nie byłem, akurat w tą część mapy się nigdy nie zapuszczałem. Dobra, już widzę jakieś drzewka. No i widzę sygnatury jakichś ludziów. Jej, są drzewka, jak ktoś licznie. Jest Oasis. Outsider, you have arrived. Please come closer. Three Feather Bridge. I have something of the utmost urgency to speak to you about. Okay. Do hurry. He doesn't like to be kept waiting. Siema, jestem. I'm so glad you're here. It's been a while since anyone's visited us, and he's been waiting for someone like yourself to arrive. If you wouldn't mind following me, I'll bring you right to him. Okej. Czekaj, co to w ogóle za miejsce? I'm sorry. In my excitement, I got ahead of myself. I'm Tree Father Birch, and I have the great fortune of being leader of his people, the Tree Minders. Beyond that gate is our home, Oasis. Okej, kim jest Tree Minders? Yes, we're the Tree Minders. We're his people. If you'll just follow me inside to the pavilion, all will be explained. Okej, no to come on. Excellent. Please follow me. All will be explained soon. Fajnie. Siema. We're very pleased to see you, outsider. Piękne to miejsce mają, po prostu porośnięte drzewkami. Czy śmiesznie się ubierają w takie łaszki z tym? Łaszki z, kurde, z gałęziami, tak? Znaczy, ja wiem, kto tu jest i kim jest ten cały Tree Minder. Zaraz zobaczycie. Ale tak jak mówię, nigdy tu nie byłem, nie miałem okazji. Ale widziałem to miejsce kiedyś, nie wiem, czy na jakimś nagraniu? Może u T-Volta kiedyś? Ale widziałem to miejsce, natomiast nigdy sam tu nie byłem. Welcome, outsider. Welcome to Oasis. You have no idea how overjoyed I am to see you. Normally, outsiders are forbidden inside Oasis, but he has made an exception. Aha, specjalnie dla mnie. Okej. Nigdy nie widziałem takiego miejsca jak to. No, I suppose you haven't. In fact, few who live outside of Oasis have. Everything you see around you, from the tallest tree to the smallest blade of grass, is a gift. A gift from him. Dobra. Mówisz o nim, on to jakbyś się zwracał jak do Boga, tak? He's no mere god, my friend. He is the one who grows. He is the one who gives. And he is the one who guides. Thanks to him, the Tree Minders have a home. Może chce pomóc, ale... Może on chce pomóc wam, ale chce czystej odpowiedzi, kim on jest. I would have preferred that he made the introduction, but I understand your hesitation. The Great One is a God Tree. A living, breathing, speaking God Tree. The Tree Minders are blessed to have this being watch over us. Dlaczego się tak nazywacie? Aha, Tree Minders, tak? Czyli ci, którzy martwią się o drzewa.
It's an arrangement that's worked well for almost two decades. We shun technology and embrace nature. That's the life of a tree minder. Shun technology. Jak się bronicie w takim razie? The wasteland is a hostile place, and sometimes we're forced to defend ourselves against it. If that means fighting with manufactured weapons, then so be it. Aha. Had he not asked to see you, you never would have gotten this close to the gates. Aha, okej, okay, dobra. Czy on chciał, żebym tutaj przybył, tak? Yes, indeed it does. Sorry, I don't speak to outsiders very often, and I tend to get lost in conversation. As you approached Oasis, he said you were coming, and I was sent out to meet you personally with a request. Mm-hmm. He wishes to meet with you. You'd be the first outsider to do so in a very long time. No dobrze, w takim razie chętnie go poznam. Yes, person. To meet him, you must undergo the ceremony of purification. O Jezu, serio? Once that's complete, you'll be able to speak to him. Whenever you're ready, we may begin. Dobra, o co chodzi z tą ceremonią? It's simple, really. You drink the sap from the basin here in the pavilion. The sap will purify your mind and body of anything harmful that could possibly hurt him. Okay. Nothing harmful will happen to you. Okay, chodzi o to, żebym ja mu nic nie mógł zrobić. Okay. No dobra, to spoko. Very good. Take your place in front of the basin and let's begin. Quest added. Właśnie sobie zmienię questa, bo tutaj właśnie nie miałem cały czas tego questa i mi wypieprza, wiecie, że mam gdzieś indziej iść. Usuniemy marker. No i dobra. Can use the foundation this time. Czemu nie mogę użyć? To co mam zrobić? As soon as the rest of the tree minders are in place, we'll begin. Aha, dobra, muszę zaczekać, aż wszyscy się zbiorą, tak? Dobra, okej, okay, rozumiem. You must drink from the basin if you wish to meet him. Okej. Okay. Wypij sap to jest no nie tyle sok co no tak jakby soki nawet nektar o I beg you depart agents of destruction through the power of ale fajnie odjebało. Leave our homes and bodies immediately, live no longer in them but pass over into places where you can harm no one. In the name of his frondescence, I call his wrath upon you, so that wherever you may go, you bear it with you. And diminishing from day to day, you may disappear, except where you serve the health and good purposes of mankind, may no trace of you be found. All this, may he be so good as to grant oh, us, who is to come to judge the living and the dead, and the world by his verdure. Amen. Okej, okay, modlitwę dla, mi odmówili dla mnie. Okej, okay, teraz idziemy sobie spać, tak? Się najechałem, żeby zaraz drzemnąć. Dobra. No super. Okej, okay, ceremonia wypełniona w takim razie. Okej, okay, pytanie gdzie jestem? Wow, wow, wow. Do tej wody nie wchodzić, bo radiacja widzę. Ale chyba musimy gdzieś się przejechać. O, jest! Dirt Dump Cave. Easy. Okej, okay. Chyba niekoniecznie powinienem był tu wchodzić, ale... Nieważne. Wchodzimy? Zobaczymy, co tu się dzieje. Wypłyń. Światło. Gdzie ja jestem? Wow! Shit, 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 shit! No serio, co wy tu robicie? Ła, 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 ła! Chcę wyjść! Moje lurki i te gnojki, tak? A, są królowie tych. Daj mi przejść! Dawaj, 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 Pip-Boy! Udało się, udało się, udało się, dobra. O,
Lag by to trafił. Dobra, nie żyję. Nareszcie, na szczęście. Okej, tu jest... Wow, co jest? Ty miałeś nie żyć już, wiesz? Kuźwa, ładnie mi dojebał. Znowu muszę tyle zużyć tych steampaków. No dobra, nieważne. Mamy tu Nuka-Cola Quantum. Softshimmer... Nie chcę tego. Chcę tam Quantum. Właściwie nic specjalnego od nich nie chcę. To oni mnie zaatakowali. Tu jest jakaś broń? Nie, zostałaś noga. Została, dobra. Coś niespecjalnie tu powinienem być w ogóle, nie? Takie mam wrażenie. No i generalnie gówno tu jest. Naprawdę gówno tu jest. Nie mam pojęcia, po co tu przyszedłem. Ale zabiłem Majerlurki. Zawsze jakiś exp. Widzę, że tutaj nie jest na tyle głęboko, żeby tu nurkować. No, nic tu nie ma. No jest jakieś światło jeszcze tam gdzieś skądś pada i to tyle. Nic tu więcej nie ma. Możemy w sumie stąd wyjść. Tylko mi się postać buguje na tych cholernych kamieniach. No dobra, powiem tak. Trochę się, kurwa, wyjaśniło. Wiecie, tak bardzo po prostu szukałem czegoś tutaj do wyniesienia się stąd i wiecie, znalezienie jakiejś drogi powrotu i tak dalej, że kurwa nie zauważyłem wielkiego pierdolonego gadającego drzewa na samym środku. Siema. Glad to see you're finally awake. I can't believe they made you do that stupid ceremony. They listen when I talk, but they don't hear. You know what I mean? Nigdy nie spotkałem gadającego drzewa wcześniej. Neither have I. Well, I mean, I talked to Herbert, but he never really says anything back. Herbert, he kept growing around me. Maybe for calling him Herbert all the time. His name's really Bob. I think it's funny when I call him Herbert, though. Jesteś uwięziony wewnątrz Herberta, znaczy Boba, tego? Well, I suppose you could look at it that way. See, Bob used to ride around on top of my head. Sunk his roots right in there, you know? Well, eventually, he got bigger than me and then I... Pretty much ended up inside. Mhm. No, więc jeżeli graliście w Fallouta pierwszego czy drugiego, najlepiej w obydwie te części, to... No ja dlatego kojarzę go z drugiego Fallouta, z pierwszego nie, bo niewiele grałem w jedynkę. Mianowicie spotykamy tam Ghoula, który właśnie ma na sobie narość w postaci drzewka takiego małego, tak? Jakieś tam listki gdzieś mu sterczą, jakaś gałązka, tak? W trójce on, kurwa, skończył po prostu jako drzewo, tak? A właściwie jest on ghoulem uwięzionym wewnątrz drzewa, tak? Drzewo zaczęło na nim rosnąć i no i tak to się skończyło. Jak się to stało? It was a long time ago. I tend to lose track. I was exploring some sort of a military base with some other people. I think it was called Mariposa. We were pretty deep inside, and we found some weird vats of this nasty green goo. Right when we were about to leave,
I think we were attacked. Last thing I remember before blacking out was something knocking my friend into the stuff. Okej. Więc tak, Three Mindersi powiedzieli, że potrzebujesz mojej pomocy. Yes. Yes, I do. Or I guess we do. Me and Bob, that is. I had you brought in here to ask a very simple favor. Would you please kill me? Dlaczego miałbym chcieć cię zamordować? Oh no, 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 no. It wouldn't be murder. You'd be doing me a favor. You see, I've been stuck here for over 2 decades now, rooted right into the ground. The only friends I've got are Bob and those weirdos out there who think I'm a god. Tak, więc widzicie, oni go, no tak jak powiedział, traktują go jako bożka, boga, tak? A on ma kurwa dojść, on by po prostu chciał mieć już spokój, ale gość jest gulem, tak? Więc gość no, nie jest w stanie tak łatwo umrzeć. No, a teraz zamienia się w drzewo, no i kurwa po prostu ma już dość, chce sobie odpocząć, chce mieć spokój, tak? Jak miałbym cię zabić z tym drzewem? I've been feeling rather spread out lately. I think Bob's kinda shoved my insides around some. It's hard to tell where everything is, but it's always that way with one's insides, isn't it? Anyway, I believe Bob's carried some of my organs into his root system. I want you to go underground and destroy my heart. Okej. Ale kiedy się zabije, to Three Mindersi po mnie przyjdą. Oh, no, no, don't worry about them. When you decide to go down there, I'll have a little chat with Birch and the rest of the gang. They usually don't understand a word I say, but I'll make them come around. Cóż, naprawdę nie chcę się zabijać. Of all the Wastelanders, I had to bump into, it has to be one with a conscience. Let's keep it an open invitation then. I don't want to wait until the next person visits. It could be years. Just think about it, okay? Okej, okay, zrobię to w takim razie. Jak mam w takim razie cię nazwać? Herbert czy Bob? No, no. Herbert is the tree. Bob is his real name, but I call him Herbert, cause I think it's pretty funny. But I'm still in here too. What's left of me? The name's Harold. Harold. Super. No dobra. Enter the caves below and destroy Harold's heart. Ale below gdzie? Tędy mam wyjść, tak? Czyli nie tam, gdzie byłem przed chwilą. Tak, dobrze. Coś nie ten. Nie no, tędy mam iść. Dobra. Dobra, dobra, dobra.
Okej, musimy gdzieś pójść tutaj. Oni sobie tu śpią. Siema. And I'm telling you, you've got it all wrong. Why else would he have called for an outsider's assistance? The outsider is here to deliver us from our enemies. To keep this place safely locked away from the wasteland, not to exploit us. How can we preach about peace when all you want to do is keep his gift all to ourselves? That's not what he would want. If we allow the spread of this miracle to continue, we're putting him in jeopardy. I can't allow that. I won't allow it. Once again, my husband, we are at an impasse. I suggest we speak to the outsider. Siema, stoję tu. Agreed. Why else would the outsider have been allowed into the grove? Perhaps it's a test. Yes, that must be it. I know why you're here, and despite what my wife thinks, I know you'll do what's best for Oasis. Tak. After all, oczywiście. He chose you, and he would never want to put us in harm's way. Mhm. Okej, wydaje mi się, że, znaczy, przykro mi stwierdzić, ale Harold nie jest Bogiem, on jest po prostu człowiekiem, który miał dużo, nie miał zbyt dużo szczęścia. He wants to see if your faith is strong by spinning these incredible stories. Who else but a god could produce all of this? Don't worry, you'll soon see things as I do. No, po prostu przykład ślepej wiary, tak? Harold ma dosyć niecodzienną prośbę. Tak. But if that is his way, then so be it. My talks with him have become quite puzzling of late. I think he's beginning to fear his future. The Great One's influence is growing, and soon it will break free of the confines of this secluded veil. We can't allow Oasis to call attention to itself like that. It would be the end of him. Więc co ja mogę zrobić, żeby pomóc, tak? If the same sap that you drank to purify yourself could be applied to his heart, it should stop the spread. I can promise you no harm would come to him. That's all I ask of you, outsider. Nothing more, nothing less. Mhm, żebyśmy dostarczyli ten nektar do jego serca, tak? I love Birch, but sometimes I think he doesn't see the big picture. The spreading of his influence is not a curse. It's a great miracle, a benefit meant for the entire wasteland. Mhm. Dlaczego nikt z was nie słucha tego, co chce Harold, tak? Of course we do. He yearns to share his miracles with the whole world, to give the gift of life back to the dead wasteland. It's upsetting him to no end, but Birch can't see the pain it's causing. But now that you're here, I have a feeling the winds are about to change. Jak mogę pomóc? I heard what my husband wanted you to do. What I propose is an alternative. The same person that created the sap also created this liniment. If you can reach his heart, it will assist him in making his influence increase. Instead of centuries, the wasteland will become green in mere decades. Just imagine how glorious that would be. Okej, okej. Door to Oasis Caverns. Very hard, no ale musimy wejść. Okej, śmiesznie, czyli... Czyli tak, on chce, żebym po prostu zabił jego serce. Rozwalił je. Natomiast ten cały Birch, chce, żebym... wziął ten cały nektar, który ja miałem wypić, tak, żeby się oczyścić. Żebym wziął ten nektar i dostarczył do jego serca. Dzięki temu zatrzymam jego rozwój, tak, że go tak oszołomi i zatrzymam rozwój tego całego drzewa. Natomiast znowu jego żona chce, żebym ja dostarczył tam jakieś inne gówienko, które oni już wymyślili, żebym znowu nie... Pójdzie to.
Kurde, gra się przycięła. Jesus. To chcę, żebym ja to znowuż wziął i dostarczył tam jakieś inne gówno, które pozwoli na większy rozwój tego. Większy rozwój tego całego drzewa, tak? Bo to rozumiem, że to jest jedno takie drzewo, które całe tu rośnie. A on chce po prostu, żebym kurwa go zabił. Okej, tu jest jakiś martwy gość. Super. Pewnie przez te majerlurki, które tu są. Dobra, nie żyje. Znowu jakaś dziura ze światłem. Dobra, top się tam. Ja myślałem, że te, trzeba będzie to spalić, ale nie. Oh shit! Nie widziałem jak, znaczy słyszałem, że idą, ale nie widziałem skąd. Głupie cholerstwo, znowu się muszę leczyć. Dobra. Może weźmiemy jakąś inną broń. Dobra, poszło. Tutaj chyba znowu trzeba gdzieś, czekajcie, nic nie widać. Absolutnie nic nie widać. Gdzież ja to polazłem? W tą stronę mam iść. Tylko, że tu kurwa nic nie ma. Myślałem, że może dołem można by tam, wiecie, popłynąć. O, jest tu jakieś przejście. Tak? Przepłynąłem? Kurwa, nie wiem. Coś chyba przepłynąłem. Dobra, jest następny przeciwnik, więc chyba idę dobrze. Gdzie jest ten następny? Coś mnie tu atakuje. Jaki kuźwa? Odważny się znalazł, kurwa. Mini Rat Roach, ja pierdolę. Niezły. Może tędy. Boże, gdzie my się tu zapuszczamy? Dobra, jest, są drzwi. Sunken Chambers. I przypuszczam, że tam gdzie byliśmy, gdzie się tam męczyłem, myślałem, że coś tam trzeba zrobić i była ta półka taka skalna, że ja tamtędy po prostu wyjdę stamtąd. Takie mam wrażenie. Że po prostu tamtędy będę zeskakiwał. Okej, jest tu kosiarka cała. Niesamowite. Jezus, Majerlurk Hunter. Tego tu jeszcze nie widziałem. Dobra, czekajcie, jest, nie, jest źle generalnie, bo nie mogę trafić. Dobra, VAT się zawsze sprawdza. No nie, źle kliknąłem, no dawaj. Czekajcie, bo ja gram w ogóle nie na tym monitorze, no ale już trudno. Tutaj, gdzie normalnie wszystko płynnie działa. Okej, okay. Steampaki zużyjemy. No tak, to można grać. Puszeczki. A, tu cały kurde normalnie, co to jest? Tu naboje, battle capsy. Stealth boy, papierosy nie, naboje weźmiemy. To jest puste, tu mamy jakąś przedwojenną książkę, to ją weźmiemy, sprzedamy. A tu jest pusto akurat. No ale nieźle. Ktoś tu miał normalnie lokum całe. Kiedyś. No idźmy dalej.
Nadzieję, że się nie cofam. Albo może się cofam. Rowerek tam pływa? Nie, są przeciwnicy, dobra. Te to są dopiero przerażające, kurwa. Już nie, centaurów nic nie przebije. Bo ten jeszcze wygląda jak krab, ale tamto kurwa wygląda jakiś, nie wiem, cholerny pan ciemności czy coś. Dobra, dawać mu w twarz. Kurwa, wyższy ode mnie w ogóle. Dobra, nie żyje. Mam nadzieję, że już niedaleko. Okej, słyszę serce. Okej, jest serce. Trochę jak, kurczę, z tym. W Wiedźminie też było takie, nie? Tam też było to drzewo. No nic, no po prostu ja zachowam się tu jak kumpel i po prostu wezmę i no i go zabiję. To myślę będzie dobry pomysł. Weźmiemy sobie to, najnowszą zabawkę. Activate, destroy, apply. Nie no, niszczymy kurwa. You have been exposed to Harold's mutation and your skin is now... As hard as a tree bark. O, super, dostałem perka. Myślałem, że mogę to spalić, ale... Wow. No niestety, przykro mi. Okej, czy ja mogę stąd wyjść teraz jakoś łatwo? Powiedzcie, że tędy mogę wyjść. Tam gdzie byłem przed chwilą. Wiecie, o co mi chodzi. Żeby się nie cofać, tylko żeby przejść przez to miejsce, gdzie jest pocisk Blood Pack, Radaway, woda, Steam Pack, zajebiście. A, szlak, tu nic nie ma. No, ja chcę przejść tam obok Harolda. Może tędy. Nie, tutaj to jest ten Hunter. No, czekajcie, zobaczmy, co nam mówi mapa. Że tu jest wyjście. No czekajcie, że jak przejdę tu na wprost, to tam się da gdzieś dalej iść, tak? Tu było to serce, a mogę iść na wprost dalej. No, zobaczymy. No, oczywiście pojebałem sobie strony. No, tak standardowo. Co, że gdzieś tu ma być wyjście? O, jest tędy, dobra. Tutaj. Są jakieś drzwi. Dump Cave, to jest ta jaskinia, w której próbowałem przez nią przejść. Mówiłem, że tu będzie wyjście. Jest tu dużo szybciej. Dobra, teraz sobie przepłyniemy. Z powrotem. Dobra. Jak ja kurwa mogłem Harolda nie zobaczyć od razu po prostu, że to jest jebane wielkie drzewo na środku, ale tylko, że on był chyba dupą do mnie zwrócony, to może dlatego. On po prostu dupą stroną do mnie odwrócony. Okej, ktoś tu stoi. Welcome outsider. Welcome to Oasis. Chyba nie żyje już. No dobra, pogadajmy z nim. Great one is dead, slain by your hand. Don't worry, I hold no grudge towards you. You'll have to forgive my people at a time like this, outsider. They aren't used to being so lost. And for once, I don't have the words to help them. Okay, I have to say I'm surprised you aren't angry than me, and here... Okay, no. Before you tak reached powiem. His heart, he imparted his last words to me. He told me about his will to die, and how I mistook this for some mystical sign.
How could I have been so blind? How could I have misled all these people? Perhaps, if I would have spent more time getting to know him, things would have turned out different. Co się stanie z Oasis teraz? Even though the Great One has left us, our memories of him will never die. With Bloomseer Poplar's help, I'm confident we can keep Oasis alive and carry on as Treeminders. Dobra, spoko. Go now, Alfred. Tacy kurwa druidzi, tak? But never forget the gifts the Great One bestowed upon us. Okej, 330 expa. I quest wykonany i level up. Zajebiście, dobra, 20 punkcików dostaliśmy. Co je możemy przeznaczyć? Wiele rzeczy. Właściwie no, moglibyśmy albo science mieć na stówę w tym momencie. Jest to jakiś pomysł normalnie, czy wiecie, komputery możemy haksować, chociaż nie ma dużo tych komputerów, raczej zamki trzeba mieć na 100, a science niekoniecznie. Myślę, że możemy speecha zrobić na 100, po 5 na pewno damy tu i tu. No i zostaje nam 5 punkcików, możemy na przykład do repaira dać. O, i super, kontynuuj. I wybierz sobie perk na 18 level, zajebiście. Computer wits, fail a hack attempt, lock out of a computer... Aha, możemy drugie hakowanie komputera robić, jeżeli pierwsze się nie uda. No to jest hem resist, tak? A nie widzę, że nie mamy ten. Mr. Sandman, okej. Life Giver, aha, ale Endurance trzeba mieć na 6. No to jest bardzo fajny perk. Ale trzeba mieć Endurance na 6. Okej. Light Step też przydatne. To by mi się mega przydało na samym początku gry, kiedy po prostu wchodziłem w każdą możliwą minę, kurwa. A to jest właśnie to, że mogę chodzić po minach i pułapkach i tak dalej, one się nie uruchamiają. Nie uruchamiają. Okej, Master Trader, dobra, to widzę, że mam lepsze te Action Points. Dodatkowe dostaję. Okej, zwiększy tutaj VAT-sie. Force Lock. No a to jest ten Explorer, to pozwala nam na 20 poziomie odkryć wszystkie lokacje na mapie, nie? Tylko nadal nie da się do nich przenosić, po prostu można się odkryć je wszystkie. Dobra, weźmy sobie coś. To nie, chyba nie. Patrzę w tym Critical Hit. Dobra, może to weźmiemy z tymi critical hitami. I tyle, no i tyle. Trzymaj się, Harold. Wiem, że da się go spalić. Coś czytałem, że coś tam o spaleniu, dlatego próbowałem to serce spalić, ale się nie da. No i okej, także to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek dodatkowy z Oasis. Dostałem już ten. Dostałem... no, jak to się nazywa? Dostałem osiągnięcie. Zostało mi jedno, dosłownie jedno. Żeby być na neutralnej karmie. Tylko tak, teraz musimy postarać się o złą karmę, niestety. Musimy się postarać o złą karmę, jeszcze nie wiem w jaki sposób, bo mam po prostu strasznie wysoką karmę, a ja potrzebuję mieć neutralną karmę. Także coś tam wymyślę. No i oczywiście w następnych odcinkach już zabieramy się za dodatki. Najpierw Mothership Zeta, a później Point Lookout. No a na ten moment ja wam dziękuję serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, bye bye!